Dzień dobry Państwu. Zapraszamy na kolejny odcinek programu Minął Tydzień autorstwa Jerzego Roberta Nowaka. Witam. Witam. Dużo się dzieje w Polsce, dużo się dzieje w Europie, także w Katalonii hiszpańskiej. Ale zacznijmy od Polski. Zacznijmy od Polski. Ja jestem w bardzo dobrym nastroju, pewno Rafał też, bo Walcowa dostała po nosie i może wreszcie to babsko przestanie kwiczeć, bo to już jest naprawdę co wyrabia. Naczelny Sąd Administracyjny właśnie dzisiaj z 15 minut temu odrzucił jej wnioski podważające komisję reprywatyzacyjną. No i ciekawe, czy babsko wreszcie przyjdzie na komisję. No, przede wszystkim trzeba podwyższyć te kary do 30-40 tysięcy, bo to, co ona wyrabia, jest tak podobne. Wiadomo, że się boi, że jak zjawi się jako świadek, to nie, jakby skłamała pod przysięgą, no to więzienie może się poszerzyć na długo. Oczywiście liczę ciągle na więzienie dla tej pani, w ogóle za bardzo dużo się z nią ceregielą, ale może chodziło o to, żeby ją dłużej grillować, bo z każdym dniem to tym bardziej traci platforma. I pogrąża się. Tak, już Schetyna ma jej pewno dość szczerze, ale nie wie jak tu wybrnąć, bo jest wiceprzewodnicząca. Ale mówię, brawo dla Naczelnego Sądu Administracyjnego, że postąpił zgodnie z prawem. I już koniec, pani Walcowa nie będzie miała nic do gadania. Ja podkreślam swoją dawną obietnicę na blogu, blog Jerzego Roberta Nowaka, że jak ją już zamkną wreszcie, to gotów jestem do tiurby przynieść parę dobrych kanapek. Czyli smacznych, ale tylko obietnica pozostaje aktualna. Tak, ale tylko pod tym warunkiem. Aha. Nie wiem, czy jej co prawda te kanapki będą smakować. Czy nie wyjdą jak kość w gardle, ale zobaczymy. No, ale następna rzecz, tu bardzo ważna, jest wiele ważnych rzeczy. Wszystko idzie do przodu. Ogromnie się cieszę z wywiadu Jarosława Kaczyńskiego dla Gazety Polskiej. Z tego wywiadu. Tak. To już kolejny świetny wywiad Kaczyńskiego. Przedtem w sieci robił redaktor naczelny Jacek Karnowski, teraz z kolei w Gazecie Polskiej i już tytuł jest wybowny. Nie będzie zgody na zmiany pozorne. No, ten wywiad utarł nosa Dudzie. Teraz podkreślam, nie będę na ogół starał się, będę się starał nie wymieniać tytułu prezydent Duda, bo ktoś mnie zapytał tam, dlaczego ja nie wymieniam tytułu prezydenta. Bo dla mnie on nie jest prezydentem. Dla mnie on jest zdrajcą, koniem trojańskim, który oszukał nas wszystkich, miliony Polaków. Ja niestety też głosowałem na niego, bo oszukał, udając patriotę, który polemizował z antypolonizmem Komorowskiego, szefa FBI, a po wyborze ani trochę się nie zająknął się nigdy na ten temat, który w tak wielu różnych sprawach postępuje podle, tak jak wobec kresowiaków, jak wobec narodowców. A mówi, że jest prezydentem wszystkich Polaków. Jakich wszystkich? Wszystkich lemingów i lewaków, takich jak Romaszewska. Ogromnie podłe babsko, też zaznaczę, bo jak ja sobie przypomnę, że tu zaraz znajdę, że ta pani, która teraz zaatakowała Ziobrę, mówiąc, że Ziobro powinien wylecieć z stanowiska, z ministra, bo nie jest pracowity, czy jak tam, nie robi różnych rzeczy. Ziobro jest najbardziej pracowitym, skutecznym ministrem w tym rządzie. Ja uważam, że jemu obok Szydło należą się właśnie najwyższe notowania. A i takie ględzenia są straszne. A ja przypomnę, że ta pani to po prostu atakując Ziobrę postępuje jako lizuska wobec tegoż Dudy, który dał jej absolutnie niegodnie, jak wiele innych odznaczeń, order Orła Białego. Za co ta lewaczka dostała? Taki order to należał się z opozycji
Krzysztofowi Wyszkowskiemu, do prędzej, Kołodziejowi, znalazłoby się jeszcze z kilka osób dużo bardziej zasłużonych niż ona. No a i proszę zobaczyć tylko, co piszą ludzie na, pod jej wystąpieniami. Jest taki powszechny bluzg, oburzenie, wszystkim wymyślanie jej od pazernych, co jest i prawda. Marzulo też, który nie żyje, który sobie 200 tysięcy odszkodowania za opozycyjność zachapał. Ale przypomnę, że ta pani zaatakowała kiedyś profesora Andrzeja Nowaka parę lat temu tylko za to, że wysunął pomysł, żeby Kaczyński nie startował na premiera, żeby startował ktoś inny. I to był świetny pomysł, właśnie Szydło, która okazała się bardzo dobra. A ona, jak ona się rzuciła, że to zawiść profesora, że on nie został kandydatem na prezydenta. Moim zdaniem profesor Andrzej Nowak jest najlepszym współczesnym historykiem Polski od XX wieku. Ogromnie pracowity, zresztą teraz robi tą wielotomową historię, żona jego jest przerażona, rozmawiam, z 10 tomów już urosła do 11, a ja żartowałem, rozmawiam z nim, może 15 będzie, panie profesorze. I tu, i właśnie taki bezwstydny, chamski atak tej pani z takimi insynuacjami. No ale pan Duda i Romaszewska i to całe tam różni, jak się ten nazywał, Królikowski, ta cała grupka wyraźnie przegrywa. A wywiad Kaczyńskiego, tak mocno akcentujący, nie będzie zgody na zmiany pozorne, właśnie sprzeciwił się atakom tymi na Ziobro i Macierewicza. Powiedział, że Ziobro bardzo dobrze prowadzi swoje ministerstwo i opowiedział się przeciwko rzeczy najważniejszej, o którą Duda walczył. O wprowadzenie w Polsce systemu prezydenckiego. Nie zguła, partacz, który wszystko partaczy. Partaczył dla Frankowiczów, partaczył teraz, hamulcowy. On chciałby rozszerzenia jeszcze tego systemu prezydenckiego, oczywiście dla siebie. Główna sprawa, jak teraz wyszło z tych jego projektów, to jak zwiększyć kompetencje prezydenta. Gdyby to ktoś inny wypowiadał się, ale sam Duda tak gra na siebie, pewno z podjudzenia, bo pewno teściula, zaraz tam gdzieś znajdę cytat, nie teściula to jedno, Korchauser, ale ojczulek, to już jest tak zakochany w synu, że przedstawia jego wybór na prezydenta jako znak z nieba opatrzności. Jakiej opatrzności? To nie Bóg zadecydował o tym, że Dudę wytypowano na kandydata, tylko Jarosław Kaczyński. Niech jemu dziękuję, niech pouczy synka, żeby nie labiedził kontra, nie intrygował przeciwko Kaczyńskiemu. Kolejny kandydat z góry, tak jak Gronkiewicz-Waltz, tak, no tak, też namaszczona tak, przez papieża. Papieże, no nie, ona nie tylko przez papieża. Bezpośrednio. Papieża też, bo mówiła, że czytała z ust papieża, wtedy w czasie pielgrzymki z Koczowej, Hanno, zostaniesz prezydentem. A dostała 2% głosu, ale jeszcze Ducha Świętego. Bezpośrednio, który ją namawiał. Już takiej głupiej, takiej głupoty to dawno nie słyszałem. No a tutaj ojczulek tak zachwycony swym synem, że uważa, że Bóg zadecydował, rozstrzygnął. No więc Jarosław Kaczyński powiedział, nie ma mowy o systemie prezydenckim, i dał też przy tym do zrozumienia, że po prostu tego typu, o, to było ładne, że nie widzę żadnych przesłanek, powiedziałam panu otwarcie, panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, iż nie widzę żadnych przesłanek przy ustabilizowanym systemie politycznym do tego, by wprowadzić w Polsce system prezydencki, który zawsze tworzy ryzyko, że osoba bez odpowiedniego doświadczenia politycznego, bez umiejętności
A czasem może się tak zdarzyć, tylko proszę nie odnosić tego do pana Andrzeja Dudy. Człowiek w złej woli uzyska bardzo dużą władzę i do bezrealnej kontroli. No, ja sądzę, po tym jak Duda okazał się hamulcowym, jeśli chodzi o sądy, dążąc tylko dla wyskrobania dla siebie jak najwięcej, trochę tak jakby traktował Rzeczpospolitej jak postaw z sukna, taki Radziwiłłowski. To po prostu, ja powiem, dla mnie jest to człowiek złej woli, podjudzany przez ojca, przypuszczalnie przez żonę, przez teścia, przez różnych działaczy Unii Wolności, kolesiów dawnych, przecież był w tej antynarodowej partii przez parę lat, 2001-2000 i przez środowiska lobby żydowskie. Bo on liczy, gdyby taki Duda został numer jeden w Polsce, dzięki wzmocnieniu systemu prezydenckiego, to ten najzajadlejszy prożydowski polityk mógłby doprowadzić stopniowo do tego, że zmienilibyśmy się w Judeopolonię i płacilibyśmy ten haracz, bezpodstawny haracz na 65 miliardów dolarów, o którym rozmawiał z Abrahamem Foxmanem, jednym z najgorszych polakożerców w Stanach i katolikożerców, prezesem Ligi Antydefamacyjnej, który właśnie znów się popisał nowymi atakami na Polaków. Co dały więc te rozmowy? Po co? Kto upoważnił pana Dudę? On powinien być sądzony za zdradę stanu do rozmów w sprawie roszczeń bezprawnych. Dobrze go, pięknie punktował go, polecam, Grzegorz Braun w tej sprawie. No teraz inny tekst. Nawet Wyborcza przyznaje, że przegrał te swoje karty, biedny Duduś. Samotność prezydenta. Prezydent popełnił poważny błąd, uważając, że po wyborczym zwycięstwie to on jest numerem jeden i być może w przyszłości kandydatem do schedy po Kaczyńskim. Margines politycznego działania Andrzeja Dudy jest niewielki. Poparcie dla jego propozycji w Sejmie faktycznie nie istnieje. I tak dalej. Z kolei Paweł Lisicki, naczelny redaktor Do Rzeczy, podkreślił ryzykowne pomysły. W trakcie dalszych prac okazało się, że prezydent chciał przy okazji zwiększyć swoje uprawnienia. W sytuacji, gdyby nie udało się Sejmowi wskazać sędziów, wybór należałby do niego. No, to pchanie się dla siebie, zagarnąć. Nachalne. Takie. No tu się tak odsłonił, jeśli jacyś ludzie mają złudzenia, są głupcami po prostu. Mówię, jeśli jeszcze mają złudzenia co do tego jego mościa. Dalej, mam tu Jan Maria Rokita, nieporadne ruchy, Polska The Times. Tak jak należało się spodziewać, Duda został upokorzony przez partię, bo nawet upokorzyła go Platforma i Nowoczesna. On liczył, że w nich będzie miał sojuszników, bo na pewno, że będą bardziej woleli jego, który daje im ukłony, ustępstwa, niż Kaczyńskiego, Ziobrę i tak dalej. Okazało się, że oni przez swoją głupotę, bo lepiej byłoby im manipulować, jednak go nie poparli. Platforma się w ogóle nie zjawiła na tym spotkaniu w Sejmie. No i teraz został upokorzony przez partię, pisze Jan Maria Rokita. A upokorzenie jest tym dotkliwsze, że wszyscy dostrzegli chwiejność i bezmyślność ważnej akcji politycznej podjętej przez głowę państwa. Jest teraz, że reforma Dudy, ten projekt sprawia wrażenie, jakby została przygotowana i przeprowadzona na kolanie, bez choćby chwili namysłu nad jej realnością i skutkami dla samego prezydenta. Tak jakby Duda nie miał wokół siebie doradców zdolnych do postawienia najprostszej prognozy politycznej. I koniec, że niektórzy drżą na myśl, że prezydent mógłby nawet założyć własną partię. Teraz wygląda na to, że kto jak kto, ale Andrzej Duda po prostu nie wiedziałby, jak się ma do czegoś takiego zabrać. No, doświadczony polityk go tak podsumował. Jako nieudacznika. Jako nieudacznika. Więc całkowite fiasko planów Dudy. Następny tekst, tutaj też umowny,
A to już pisemko, też to nie pisemko, do rzeczy, Piotr Semka, też bardzo krytyczny. I tytuł Samotny rejs prezydenta, to się powtarza, samotny, samotność. Gdzie tkwił błąd oceny, czy w zamian, pierwsze mówi, że to, czy można było realnie sądzić, że wszyscy w Sejmie poprą na chybcika znaczne rozszerzenie uprawnień prezydenta? No jego wbito w pychę, Duduś jest niezwykle zarozumiały, a pycha to pierwszy krok do upadku. I czy zamiast wakacji w Juracie nie lepiej było dopracować poszczególne zapisy? Prezydent wydawał się nieprzygotowany na ostrość krytyki swoich projektów ze strony opozycji totalnej. Liczył na ich poparcie, daje im rękę, wysuwa. Gdzie tkwi błąd oceny prezydenta? Po pierwsze, Andrzej Duda zdawał się wierzyć, że totalna opozycja uzna na trwałe jego pozycję arbitra w meczu PiS kontra PO i Nowoczesna w ramach rewanżu za weto sprzed paru miesięcy. No. Drugie, Andrzej Duda płaci teraz za zaakceptowanie narracji opozycji w swojej krytyce wobec polityki Zbigniewa Ziobry. I tak dalej. Andrzej Duda wyznaczył do sejmowych pertraktacji z innymi partiami Annę Surówką-Pasek. No tej jegomość nie znam w ogóle, jakieś nieznana. I Zofię Romaszewską. Przy całym szacunku dla pani Zofii, jako opozycyjnej legendy, komu legenda, komu nie, bardzo przesadzona ta legenda, nie wydaje się ona osobą, która będzie cierpliwym dyplomatą w targach z marszałkami Sejmu i Senatu. Zofia Romaszewska już zdążyła w radiowym wywiadzie oskarżyć Zbigniewa Ziobrę, że nie reformuje wymiaru sprawiedliwości. No nie reformuje. Reformuje co może, ale ma taki blokik hamulcowego dunu. A nawet wyrazić opinię, że jeśli nie weźmie się do roboty, to powinien wylecieć rządu. Co ta stara, bezmyślna kobieta, że powie, fizyczka ze studiów, co ona może wiedzieć o prawie i o tym? Ale przypomnę, tu mam warszawską gazetę z 13 lutego 2015 i tam bardzo ostro potępiono panią Romaszewską, tekst sontrat profesorem Nowakiem, że chyba pomyliły się jej role niezależnej dziennikarki, aktywistki partyjnej, bo zaatakowała profesora Nowaka. Andrzeja. Andrzeja, tak. I chodziło o to, ona insynuowała we wpisie na Facebooku, że przez profesora Nowaka, który wysunął pomysł, bardzo dobry, podjęty przez Kaczyńskiego później, żeby Kaczyński nie kandydował na premiera, a wysunął innego kandydata. Wysunął, jak wiadomo, doskonałą kandydaturę pani Szydło. Insynuowała w wpisie na Facebooku, że przez profesora Nowaka przemawia urażona ambicja, przez jaki czas mówiło się o jego kandydowaniu na premiera. Na prezydenta. No, znam dobrze pana profesora Andrzeja Nowaka. Nie chciał, po prostu on kocha swój zawód, historię. Na pewno byłby wielokrotnie lepszym prezydentem niż ten osławiony Duda. Znów Wyborcza, komentarz. Tu z radością. Rewolucja PiSu poszła w krzaki. No tamci się cieszą. Mhm. Tak jak ten minister obrony Siemoniak, który mówił, poprzyjmy Dudę, to jest ostatnia nadzieja białych. Ten tu wbije kliny. Także Pieniacz, Andrzej Duda, próbował wyszarpnąć dużo więcej wpływu dla siebie. Skarżył na innych, a sam chciał naruszyć konstytucję, bo udowodniono, że jego projekty łamały konstytucję. I on, natomiast żałuję jednego. Szkoda, że w Polsce nie ma w konstytucji zapisu o odwołaniu prezydenta, tak jak w USA impeachment. Bardzo by się to przydało w przypadku tego kłamcy, który oszukał miliony Polaków. Teraz żeby on
były działacz antynarodowej Unii Wolności, antynarodowej, antypolskiej, na czele z Frasyniukiem, tym Balcerowiczem, żeby on decydował o wykluczeniu narodowców, prawdziwych patriotów z obchodów święta stulecia niepodległości w przyszłym roku, a tak mówi, że jest prezydentem wszystkich Polaków. Przecież to jest skandal. Tu z kolei mam Rzeczpospolitej. Jednak prezydent nie ustrzegł się poważnego błędu. Chciałby w sytuacji, w której dochodzi do pata w Sejmie przy wyborze członków KRS-u, współrozstrzygała głowa państwa. A ponieważ to niezgodne z konstytucją, zaprosił wszystkie partie do dyskusji o zmianie konstytucji w tym zakresie. No i powiodło się, bo odrzucimy to. A, tu ten cytat z ojczulka pana prezydenta, co powiedział Superekspresowi, co czuł, gdy dowiedział się, że jego syn będzie kandydować na najwyższy urząd w państwie. Pan Bóg wskazał na naszego syna. Nie Bóg, cholera, tylko Kaczyński, od kiedyś do tego typu. Oczywiście opatrzność o wszystkim decyduje, ale nie żartujmy. Zrozumieliśmy to jako powołanie do pełnienia pewnej służby. Nasz syn miał obowiązek przyjąć to wskazanie opatrzności. Jak on ma w rodzinie takie potrzeby, no to jacyś się dziwimy. Nawiedzenie. Nawiedzeni. Teraz, tutaj w dwóch pismach, nawet rywalizującym ze sobą, i w warszawskiej Gazecie Polskiej, jest bardzo ostra krytyka Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Pani Katarzyna Gujska, zastępca naczelnego Gazety Polskiej, pisze: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest wielką porażką pana prezydenta. No i występuje usunięcie Solocha. Teraz, z kolei MON ostrzegało BBN, chodziło o tego pułkownika Jóźwika, którego oni zatrudnili. No na dodatek ogromnie skompromitowany ten pan z kolei Królikowski, który przechowywał jako adwokat pieniądze, 2 miliony chyba szefa jednej mafii paliwowej. No nie wiem, czy w banku. Wywiad. Tu lekcja polityki prezesa. Wroński też przyznaje, przytacza: nie możemy bezrefleksyjnie dryfować w stronę kwestionowania prawa wyłonionej podczas demokratycznych wyborów większości. Tak Kaczyński powiedział o tych planach. Teraz, no bardzo ciekawe są te wszystkie rzeczy, wyniki kolejne dzisiaj Komisji Reprywatyzacyjnej. Wczoraj bardzo to wygląda, jaki jest znakomity, ale nie tylko. Widziałem szereg posłów, którzy tam dzielnie działają, i nawet rabiej z Nowoczesnej dołączał się do krytyki zachowania Walcowej, że to jest wręcz głupawy sabotaż. To tak wygląda. A propos reprywatyzacji, cieszę się, że już zapowiedział jaki, że wezmą się za Kraków te sprawy reprywatyzacyjne, ale takie komisje powinny istnieć w każdym mieście. My właśnie wracamy, jak Rafał to wie, najlepiej, byliśmy w trzech miastach, jej podróży, chyba napiszę na blogu coś więcej, po Wałbrzychu, Kudowie i Świdnicy. Ogromnie ciekawa podróż, bardzo fajni rozmówcy, brawa dla organizatorów, między innymi Elżbiecie Cygan, to szefowej zatworzonego klubu Magna Polonia, na cześć tego dwumiesięcznika. Cieszę się, że byłem pierwszym gościem w klubie. Znakomicie zorganizowane i fajni ludzie. No, pozdrawiam też ją i innych uczestników. No, w Kudowie po 3-godzinnym spotkaniu jeszcze 4 godziny dyskutowaliśmy przy kolacji. W Wałbrzychu wspaniały ksiądz Andrzej Sobaszek, palotyn z Wałbrzycha. W Świdnicy spotkaliśmy się razem z panem Rafałem, z dwoma biskupami znakomitymi, świdnickim Ignacym Decem i biskupem zielonogórskim Redmundem. No nie ma czasu do referowania tego szerzej, ale przypomnę, że uderzyłem, jest to na moim blogu, ogromnie ostro w panią Olgę Tokarczuk, Zaprzańca, który ta pani
chce zyskać maksimum nagród poprzez uderzanie w Polskę. Oskarżała Polskę jako kraj nietolerancyjny. Niestety to głupie babsko, jak widać, nic nie czytało. Nawet nie wie, że wróg Polski, feldmarszałek pruski Helmut von Moltke pisał w XIX wieku, że przez całe stulecia Polska dawała wzór maksymalnej tolerancji niewyobrażalnych gdzie indziej. Że żydowski historyk Bartek Litwinow pisał w 1988 roku, wydanej w Londynie książce Antisemitism and Modern History, na 92 stronie, że gdyby nie schronienie w Polsce w czasach średniowiecza i renesansu, Żydzi zniknęliby jako naród z mapy świata. I taka jest za to wdzięczność różnych Grossów i Tokarczuk. A tam było inne, że Polacy mordowali Żydów, że przeróżne takie oskarżenia. Ja uważam, że powinna mieć wytoczony proces. To, co ja napisałem na 17 stronach, jest na blogu, byłoby świetne dla wytoczenia. No po prostu dostaję nagrody za to od Niemiec, nie wiem jeszcze od kogo. No i jeszcze jedna sprawa z tych z wałbrzyskich i kudowskich i świdnickich wrażeń. Reprywatyzacja. Okazało się, że złodziejska prywatyzacja doprowadziła do opanowania ogromnej ilości mieszkań w Wałbrzychu. Polecam panu ministrowi Jakiemu zwrócenie uwagi na Wałbrzych. Przysłano mi bardzo ciekawe materiały. Dziękuję wszystkim naszym rozmówcom z terenów Dolnego Śląska, który w ogóle polecam do zwiedzania, bo jest to przepiękny teren, tyle pięknych zamków, kościołów, katedr. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Równocześnie przypominamy, że w przyszłym tygodniu, 11 października o godzinie 18 spotykamy się pod Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie na kolejnej 15 już miesięcznicy kresowej, gdzie upominamy się o prawa kresowian żyjących w Polsce, ale także Polaków mieszkających nadal na kresach wschodnich Rzeczypospolitej, obecnie poza naszymi granicami. Będzie to protest przeciwko polityce Andrzeja Dudy wobec właśnie kresów i kresowian. 11 października, godzina 18, serdecznie zapraszamy. A ja zapraszam na jeszcze jedno. Przecież jutro, 6 października o godzinie 19:15 w Bydgoszczy w kościele księdza Kneblewskiego, znakomitego patrioty, będzie spotkanie ze mną właśnie na temat z tematyki, którą poruszam, Magna Polonia, Kościół Najświętszego Serca Jezusa przy Placu Piastowskim. Ogromnie polecam. No i jeszcze raz przypominam, że 23 października organizujemy wraz z Rafałem manifestację przy ambasadzie węgierskiej. Poniedziałek 23 o godzinie 18 w rocznicę, kolejną rocznicę wielkiego powstania węgierskiego. Będzie to nasze wyrażenie podziwu dla tego powstania, ale także dla reform znakomitych, dalekosiężnych reform węgierskich Viktora Orbana. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na kanał YouTube'owy Polskie Sprawy. Prosimy o komentarze, prosimy o subskrypcję. Zapraszamy do oglądania naszych kolejnych materiałów. Dziękuję bardzo. Dziękuję.